W 1836 roku Arthur Wellesley, zwany już wtedy księciem Wellingtonem, długo po śmierci Napoleona miał powiedzieć w rozmowie z Lady Salisbury: kiedy taki zdobywca jak Napoleon zostanie raz zatrzymany, tak oznacza to jego koniec. Jest jak kula śnieżna, topnieje. Im więcej lat miał od właściwej ery napoleońskiej, tym Wellington na starość coraz bardziej arogancko oceniał błędy swojego przeciwnika i własne zasługi. A jednak sprawa nie jest tak prosta. Napoleon do 1809 roku odniósł zbyt duże sukcesy polityczne i militarne, aby tylko jedna porażka mogła go zatrzymać. W rzeczywistości już od 1806 roku aż do 1812 roku Napoleon podejmował serię złych decyzji, a jego przeciwnicy mu w tym nie przeszkadzali. Dzisiaj przyjrzymy się 10 największym błędom Napoleona, które sprawiły, że musiał przegrać wojnę. Jeśli porównać go do kuli śnieżnej, tak był w pełni rozpędzoną raczej kulą śnieżną, która nie potrafiła się zatrzymać, która w końcu musiała walnąć w ścianę lasu. I choć brzmi to jak lista, tak naprawdę będzie to przeplatanka i z 10 nici stworzymy obraz węzła gordyjskiego zawiązanego przez samego Napoleona i który to ostatecznie ten węzeł zarzucił sobie na szyję. Zaczynamy. Wojna karmi wojnę. Czy można wygrywać bitwy i wojny, aby przegrać ostatecznie wielką wojnę? W wypadku Napoleona pod koniec 1807 roku wydawało się to niemożliwe. W drugiej połowie tego roku Napoleon mógł poczuć się hegemonem. Na kontynencie nie było już żadnego państwa, które mogłoby służyć za poważnego sojusznika militarnego Wielkiej Brytanii. Najpierw w 1806 roku rozgromił Prusaków pod Jenną i Auerstadt, a w 1807 w krwawej kampanii pokonał Rosjan i zmusił cara Aleksandra I do zawarcia właśnie pokoju w Tylży, co pewnie kuriozalne, w ten sposób oficjalnie zyskiwał sojusznika, bo w ramach ustaleń Rosja dołączyła do wojny przeciw Wielkiej Brytanii. Prusy z drugiej strony zostały zamienione w państwo satelickie, też ostatecznie formalnie związane sojuszem z Francją, choć oczywiście w tym podejściu zasiano poważne ziarna niezgody. Szkopuł w tym, że Napoleon najwyraźniej nigdy nie był mentalnie gotowy do zawarcia stałego pokoju. Raz za razem wychodziło na jaw, że w zwycięstwie nie potrafił zachować umiaru czy wielkoduszności, a sukcesy, które zapewniały mu błyskotliwe militarne kampanie, przyzwyczajały go do siłowego rozwiązywania problemów. Jeszcze w 1799 roku, kiedy negocjacje pokojowe z Wielką Brytanią i Austrią zakończyły się porażką, tak Napoleon miał podsumować sprawę. Ta wojna była wtedy niezbędna dla zachowania energii i jedności państwa, które nadal było słabe. Takie sukcesy jak Marengo mogły upewniać go, że dopóki jest w stanie odnosić błyskotliwe zwycięstwa, dopóty Francja wewnętrznie będzie silna, a przeciwnicy niezdatni do wpłynięcia na dominującą pozycję Francji w Europie. Tyle, że takie rozwiązywanie problemów było oczywiście bardzo obciążające, bardzo kosztowne. Koszty administracji cesarskiej urosły niebotycznie względem poprzedniej monarchii. Rosły podatki i inne świadczenia na rzecz państwa. W 1810 roku budżet cesarskiego dworu wynosił już 859 milionów franków. W 1811 roku już 1 100 000 000 000. Armia lądowa zaś w 1810 roku kosztowała 377 milionów franków, w 1811 500 milionów. Właściwie permanentny stan wojny, w którym była Francja, traktowany jako coś w miarę normalnego przez Napoleona, wymagał szukania oszczędności i szukania sponsorów. Tymi sponsorami miały być państwa sąsiadów, siejąc tym samym ziarna nowych konfliktów. W 1807 roku Francja wymusiła na Prusach zapłatę 150 milionów franków w reparacjach. Choć tę kwotę zmniejszono ostatecznie do 120 milionów, tak w innych dobrach i rabunku trzeba doliczyć kolejne straty Prus wynoszące między 150 a 300 milionów franków. Ale takie zastrzyki złupionej gotówki tylko krótkotrwale szprycowały francuską gospodarkę. W tym sensie Napoleon wpadał w mentalność i gospodarczą pułapkę wojny karmiącej wojnę. Kolejne zwycięstwa udowadniały mu, że największym argumentem Francji jest zwycięstwo na lądzie, ale też ostre warunki pokoju rodziły u pokonanych chęć rewanżu. To właśnie przed taką polityką ostrzegał go Talleyrand, do 1807 roku minister spraw zagranicznych Francji. Talleyrand, sam w sobie też niezły gagatek, z pewnością lepiej zauważał limity tego, co można ugrać na polu walki i zachęcał Napoleona do budowania stałych sojuszy opartych na równości z potęgami Europy Środkowej, przede wszystkim z Austrią. W głowie Napoleona było to jednak trudne do zrealizowania, gdyż wierzył w to, że jego pozycja zależy od tego, jak popularny jest u Francuzów. Jeszcze jako pierwszy konsul powiedział: pierwszy konsul nie jest jednym z tych bożych pomazańców, którzy uważają swoje państwa za dziedzictwo. Potrzebuje błyskotliwych czynów a zatem wojny. Napoleon miał być rozczarowany nieco chłodnym przyjęciem przez francuską opinię publiczną zwycięstw nad Prusami i Rosją. Wedle Adama Zamojskiego wyciągał z tego złe wnioski. Kiedy jego lud potrzebował wizji pokoju, tak Napoleon zakładał, że musi podbić stawkę. Łatwość, z jaką przyjęto w otoczeniu Napoleona mentalność agresywną, oczywiście wynikała też z tego, że budował podstawę swojego poparcia poprzez stworzenie nowej arystokracji, grupy kilku tysięcy ludzi wyraźnie wzbogaconych na łupieszczej polityce. Ale to szło w parze z nieumiejętnością żadnych kompromisów. Napoleon nie chciał pozwolić na jakąkolwiek zmianę w zajmowanych przez Francję terytoriów, czy też terytoriów w zdobytej przez Napoleona strefie wpływów. Napoleon miał w sobie wielki paradoks, bo z jednej strony atakował stare feudalne struktury, z drugiej budował nowe feudalne struktury. Przede wszystkim od swoich sojuszników oczekiwał feudalnej lojalności. To dopiero pierwszy z 10 błędów. Jakie to wyjdzie długie? Całe szczęście błędem nie będzie założenie konta w serwisie hotshops.pl, który jest sponsorem tego arcydługiego odcinka. Na hotshops.pl też znajdziecie długie listy, ale listy przecenionych produktów. Hotshops.pl to serwis, który na bazie propozycji użytkowników zbiera najlepsze oferty internetowych sklepów. To użytkownicy głosują na najlepsze okazje i w ten sposób tworzą się naturalnie listy w różnych kategoriach. Możecie na przykład sprawdzić listę top 10 z najczęściej odwiedzanymi ofertami z ostatnich 24 godzin. Albo listę hot z ofertami najlepiej ocenianymi przez społeczność hotshops.pl oraz listę tzw. błędów cenowych z największym upustem od początkowej ceny. No i jest jeszcze kategoria za darmo. To tam znajdziecie oferty darmowych gier, kluczy na okresy próbne do usług streamingowych i inne, nieraz bardzo nietypowe świadczenia. Nowe okazje pojawiają się ciągle, więc jeśli polujecie na coś specjalnego, możecie ustawić opcję powiadomienia, kiedy interesująca Was fraza, na przykład PlayStation 5, pojawi się w kontekście niższych cen. A więc warto dołączyć do społeczności hotshops.pl i już teraz możecie zacząć śledzić, oceniać i oszczędzać. Link do serwisu znajdziecie w opisie filmu, a my wracamy do naszej listy. Przymuszeni sojusznicy. Napoleońska Francja w nieraz groteskowy sposób wracała do symboliki Cesarstwa Rzymskiego. Francuscy żołnierze maszerowali pod orłami, zwycięstwa na polach bitwy świętowano stawiając w Paryżu łuki triumfalne, a sam Napoleon pozował do obrazów z wieńcem laurowym na głowie. Ta forma naśladownictwa szła też na polu sojuszniczym. Starożytny Rzym fantastycznie balansował brutalność okupacji, siłę swoich armii z aspektem długofalowej integracji podbitych kultur i narodów. Problem w tym, że Rzym podejmował się stopniowo rozszerzenia terytorium, nie bez pewnych korekt i tłumienia licznych ruchów powstańczych, a do swojej szczytowej potęgi terytorialnej osiągniętej przez cesarza Trajana doszedł po wielu wiekach stopniowej ekspansji. Napoleon chciał dojść do tego w czasie własnego życia. Historyk Paul Schroeder nazwał ten proces szukaniem pokoju przez zastraszanie, ale angielska wersja jest nieco bardziej trafna. Otóż byłby to proces szukania pokoju poprzez bullying. Taka forma siłowej dyplomacji prowadziła do specyficznego paradoksu, który najlepiej oddaje opinia samego Wellingtona o Napoleonie. Wellington doceniał Napoleona jako żołnierza, ale był szalenie krytyczny wobec Napoleona polityka. Nazywał go po prostu zbójem i tyranem i porównywał do niesłynnego londyńskiego gangstera Jonathana Wilda, który pod płaszczykiem oddolnej walki z przestępczością faktycznie tworzył potężną organizację przestępczą. Cytując Wellingtona, u Bonapartego nawet w najodważniejszych rzeczach, które robił, zawsze była mieszanka lęku i podłości. Prawda była taka, że nie dbał bardziej o to, co jest dobre, a co złe, sprawiedliwe lub niesprawiedliwe, honorowe lub niehonorowe, niż Jonathan Wilde, choć jego wielkie zdolności i wielka stawka, o którą grał, spychały w cień jego niegodziwość. Oczywiście ta ocena wyrażona nieco ponad 10 lat po bitwie pod Waterloo była bardzo surowa i nie chodzi o to, czy my się z nią w tym momencie zgadzamy, czy nie, ale oddawała ona świetnie to, co myśleli europejscy politycy o Napoleonie jeszcze w czasie jego rządów. W rzeczywistości Napoleon był otoczony w Europie przez wrogów i udawanych sojuszników, którzy czekali tylko na zmianę stron. W inwazji na Rosję w 1812 roku Francji pomagały m.in. Austria i Prusy, wcześniej upokorzone przez francuskie wojska, dyplomację i administrację. Znamienne są losy Karla Filipa Schwarzenberga, austriackiego marszałka, który w tej kolejności brał udział w bitwie pod Ulm w 1805 roku. Sztabu. Walczył pod Wagram w 1809. Jako niechętny sojusznik Napoleona walczył w Rosji w 1812, ale już w 1813 roku Schwarzenberg był jednym z architektów zwycięstwa w Wielkiej Bitwie pod Lipskiem. Ale na razie wyskoczyliśmy nieco zbyt daleko. Wróćmy do 1808 roku i wielkiego bromansu Napoleona i Aleksandra I. Wydaje się, że Napoleon przez jakiś czas faktycznie wierzył w ten oto propagandowy obrazek, ale motywacje pokonanych i upokorzonych narodów umykały Napoleonowi. Wszystko wskazuje na to, że Aleksander I właściwie od razu traktował sojusz z Francją jako niemożliwy do utrzymania, a i antyfrancuskie i narodowe nastroje panujące w otoczeniu Aleksandra nie mogły na dłuższą metę pozostać niezauważone. W jednym z listów do Aleksandra I motywacje Napoleona były jasne. Chciał sprowadzić Brytyjczyków do negocjacyjnego stołu poprzez złamanie ich gospodarki. Ten pomysł oczywiście okaże się jednym z najgorszych Napoleona, ale szczególnie dlatego, że Napoleon, traktując pokonanych monarchów niczym faktycznie najwyższy feudalny władca, zakładał, że lojalność da się wymusić. Tymczasem między 1807 a 9 rokiem Napoleon gmyrał w temacie zachodniej granicy Imperium Rosyjskiego, tworząc i powiększając Księstwo Warszawskie. Obok tego roztaczał chyba na serio plany francusko-rosyjskiego marszu na wschód w kierunku Indii, ale Aleksander I słusznie zgasił jego zapał i raczej interesował się tematem Finlandii i potencjalnych zdobyczy kosztem Imperium Osmańskiego. Co ciekawe, Francja miała wesprzeć rosyjskie ambicje w tym regionie, ale sam Napoleon nie potraktował swoich obietnic poważnie. Do tego Napoleon twardą ręką rozdzielał ziemię swoim pomniejszym sojusznikom, jak Bawarii czy Westfalii, czym otwierał też kolejne minifronty, takie jak Powstanie Narodowe w Tyrolu. Utworzenie Księstwa Warszawskiego z perspektywy Polaków oczywiście bardzo ważne, było tylko jednym z licznych problemów w stosunkach z sojuszniczą Rosją. Ale nawet z perspektywy pozornie zwycięskich państw satelickich, tak każda zmiana terytorialna niosła za sobą poważny rachunek, wystawiany oczywiście przez Francję. Księstwo Warszawskie, mające istnieć ledwie kilka lat, 2/3 swojego budżetu poświęcało właściwie na wydatki związane z prowadzeniem wojny. Majątki na terenie księstwa, niczym na terenie podbitych Prus, rozdawane były nowej francuskiej arystokracji, a nie Polakom. Nic dziwnego więc, że traktaty pokojowe między 1805 a 1809 rokiem miały jedną wspólną cechę. Były szalenie nietrwałe. Pokój w Preszburgu z 1805 roku przetrwał realnie 4 lata. Pokój w Tylży z 1807 roku z Rosją u swoich podstaw przestał mieć znaczenie w 1810, a najpóźniej w 1811 roku. Ten z Prusami w 1809, kiedy Prusy zamierzały wesprzeć Austrię. Kiedy w 1813 roku Napoleon narzekał: rok temu cała Europa maszerowała z nami, dzisiaj cała Europa maszeruje przeciwko nam, udowadniał po raz kolejny, że nie rozumie motywacji swoich sojuszników. Gdy on oczekiwał od sojuszników feudalnej lojalności, tak oni w systemie napoleońskim widzieli przede wszystkim zagrożenie, w tym zagrożenie gospodarcze. System kontynentalny. Jeszcze jesienią 1806 roku w odpowiedzi na ogłoszoną przez Brytyjczyków blokadę morską Napoleon wprowadził tzw. system kontynentalny, który miał opierać się na zakazie handlu z Wielką Brytanią. W zamyśle system ten miał odciąć brytyjską gospodarkę od surowców i rynków zbytu na kontynencie, a za to kontynent sam miał dać sobie zarobić. Z trudno ukrywaną ambicją Napoleona, aby to przemysł francuski zyskał na tym najwięcej. Koncepcja ochrony kontynentalnego przemysłu przed monopolem brytyjskim nie była sama w sobie zła, ale priorytety były jasne. Najpierw miał zyskać przemysł francuski, następnie najbliższych sąsiadów, przede wszystkim Belgii. Tyle że francuski przemysł po rewolucji francuskiej był nadal w poważnym kryzysie i nie był w stanie wypełnić luki po brytyjskich rynkach. A więc system kontynentalny u swoich podstaw musiał początkowo uderzać bardziej w sojuszników Francji niż w samą Wielką Brytanię. Handel ma też to do siebie, że szuka nowych dróg ujścia. Zatkanie jednej dziury po prostu zwiększyłoby przepływ w innych dziurach. W ten sposób system kontynentalny mógł okazać się coraz bardziej opłacalny dla państw, które nie weszły w ten system, a tylko pełna izolacja mogła być jakkolwiek skuteczna. Ale wspomnieliśmy, że francuski przemysł nie był gotowy na udźwignięcie też całego kontynentu i jak miało się okazać, największym absurdem systemu kontynentalnego była liczba wyjątków i to nawet w samej Francji. Wojska napoleońskie siłą rzeczy musiały być ubierane w mundury i buty przygotowane na Wyspach Brytyjskich przy cichej akceptacji administracji Napoleona, która udzielała miastom takim jak Lubeka czy Brema specjalnych zezwoleń. Realnie system Związkiem Kontynentalnym mógł działać dopiero po zwycięstwie nad Rosją w 1807 roku, bo został wzmocniony przez dołączenie samej Rosji do blokady, wcześniej korzystającej mocno na handlu z Wielką Brytanią. Ale właśnie, możemy spokojnie założyć, że im mocniej trzeba było naciskać na sojusznika, aby zarzucił handel z Wielką Brytanią, tym bardziej temu sojusznikowi zależało na utrzymaniu handlu z Wielką Brytanią. Noże w plecy tej blokady wbijali najbliżsi Napoleona. Jego brat Ludwik jako król Holandii wczuł się w swoją rolę tak mocno, że przymykał oko, a właściwie oboje oczu, na nielegalny handel. Inne satelickie państwa też przeciekały pod tym względem. Paradoks wynikał też m.in. z oczekiwań Napoleona wobec swoich sojuszników. Karmienie wojny nie byłoby do zrealizowania, gdyby nie dostęp do zagranicznych rynków. Michael Broers zwraca uwagę, że faktycznie częściowo w wyniku blokady poziom życia Wielkiej Brytanii znacznie spadł. Z drugiej strony Francuzi wzięli na siebie znacznie trudniejsze zadanie – utrzymanie spójności embargo. Słowami Broersa: żadna z formalnych deklaracji wojny przez Napoleona nie miała nigdy tak daleko idących reperkusji. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że systemem kontynentalnym podpisał wyrok śmierci na swoje imperium. Dążenie do wprowadzenia blokady okazało się równie niemożliwe jak poszukiwanie świętego Grala. Zaprowadzi to Napoleona na obce tereny, gdzie jego metody wojny nie mogły zwyciężyć. Zmusi go to do aneksji, których nie mógł skutecznie utrzymać. Jego zasoby zostaną wyczerpane. Ale po kolei, bo paranoja Napoleona dotycząca tego, gdzie system kontynentalny przecieka, prowadziła go na kolejne wojenne ścieżki. Wojna na Półwyspie Iberyjskim. Sojusz Wielkiej Brytanii i Portugalii był jednym z tych rekordowo trwałych w Europie. Jego korzeni doszukiwano się jeszcze w XIV wieku. Ze świeżej historii w czasie wojny siedmioletniej Wielka Brytania stanęła po stronie Portugalii, atakowanej przez francusko-hiszpański sojusz. Historia miała się powtórzyć. Napoleon widział Portugalię jako kraj niebezpieczny, przede wszystkim z portami otwartymi na handel z Wielką Brytanią, ale też Portugalia mogła być przyczółkiem dla lądowych sił brytyjskich. I tak między 1807 a 1808 rokiem niepozorny front iberyjski został postawiony przez Napoleona w ogniu. Napoleon z jednej strony groził do tej pory neutralnej Portugalii, żądając opowiedzenia się po jednej ze stron konfliktu, z drugiej już szykował się do wojny, nie zważając na właściwą odpowiedź. Napoleon musiał wierzyć, że początkowo sprawy iberyjskie da się zamknąć niewielkimi siłami. I tak 30 listopada 1807 roku francuskie siły liczące 20 000 żołnierzy wkroczyły do Lizbony, wcześniej zapewniając sobie prawo przejścia przez hiszpańskie terytorium. To zwycięstwo nie prowadziło jednak do żadnego konkretu, bo na tyłach niby zwycięskiej armii już zaczynało wrzeć. Napoleon, choć oficjalnie w sojuszu z Hiszpanią, zakładał wzmocnienie tej flanki swojego imperium poprzez rozszerzenie francuskich wpływów, co oznaczało zarówno okupację niektórych terytoriów oraz na dłuższą metę zmianę monarchy na swojego brata Józefa. Taka dziwaczna i pozbawiona subtelności polityka dynastyczna mogła budzić tylko opór i faktycznie opór hiszpańskiej ludności przeciwko rządom Francji szybko przeszedł w otwarte powstanie narodowe. W maju 1808 roku sytuacja była więc kuriozalna. Z jednej strony Napoleon zdobył Lizbonę i tym samym wyeliminował tymczasowo zagrożenie portugalsko-brytyjskiego sojuszu, ale jednocześnie zamienił Hiszpanię, swojego słabego, ale jednak sojusznika, w zaciekłego wroga. Konflikt na Półwyspie błyskawicznie wyeskalował. W 1807 roku Portugalii atakowało 20 000 francuskich żołnierzy. W 1810 roku na Półwyspie stacjonowało 300 000 francuskich żołnierzy. Ale co gorsza, wykorzystując zamieszanie wokół Hiszpanii i niemoc zamorską Francji, dotychczasowe amerykańskie kolonie hiszpańskie ogłaszały niepodległość. Od 1808 roku nowe państwa otwierały swoje porty dla brytyjskiego handlu. Osłabiając Hiszpanię, Napoleon tak naprawdę ułatwił Brytyjczykom obejście systemu kontynentalnego, podkopał swój pomysł blokady brytyjskiej. W tej absurdalnej sytuacji coraz mniej realne było, aby Rosja też honorowała na dłuższą metę gospodarczą rolę podległą Francji. I tu znajdujemy ten wyjątkowy talent Napoleona. W pośpiechu w tworzeniu nowej Europy tak naprawdę tworzył jeden front przeciwko sobie, także front gospodarczy. Z perspektywy nowoczesnych wojen wojen, nieraz znacznie ważniejszy niż wygrany na polu walki. Jeśli jeszcze kilka lat wcześniej antyfrancuskie koalicje miały w sobie niejedną sprzeczność, tak między 1807 a 10 rokiem dla większości europejskich władców przetrwanie czy przeczekanie francuskiej hegemonii stawało się priorytetem. Talleyrand twierdził później, że do czasu wojny w Hiszpanii Napoleon mógł być nielubiany, ale jednak traktowany był jako król pośród królów. Po wymianie dynastii w Hiszpanii traktowali go już jak gracza, który spiera się o swoje miejsce ze wszystkimi innymi graczami. Oczywiście Napoleon przesypiał też jedną kluczową zmianę przy stole. Inni gracze uczyli się grać coraz lepiej. Nowe oblicze wojny. Otóż Napoleon z każdym kolejnym rokiem wojny odnosił coraz mniej spektakularne sukcesy, przede wszystkim jeśli chodzi o stosunek strat własnych do strat wroga. Prawdziwym punktem przełomu miały być kampanie 1807 roku. Postawa rosyjskich żołnierzy pod Lidzbarkiem Warmińskim, wtedy jeszcze Heilsbergiem, Frydlandem i Pruską Iławą wysyłała jasny sygnał francuskim dowódcom. Przeciwnicy uczą się na błędach. Andrew Roberts wylicza, że pod Fleury straty wyniosły 6% wszystkich walczących, pod Austerlitz 15%, pod Pruską Iławą 26%. Bitwy trwały też coraz dłużej, pod Pruską Iławą już 2 dni i miało okazać się to raczej częstszym scenariuszem. Wojna z szóstą koalicją, reprezentowaną na lądzie przede wszystkim przez siły austriackie, udowadniała, że każdy kolejny konflikt będzie wymagał od żołnierzy francuskich coraz większej ofiary krwi. W maju 1809 roku w bitwie pod Aspern Austriacy wykorzystali rekordowe liczby dział artyleryjskich. Mieli ich niemal 300. Armaty austriackie miały wystrzelić w sumie 53 000 pocisków. Straty francuskie były bolesne, między 20 a 23 tysiące zabitych, rannych i zaginionych. Napoleon ostatecznie musiał uznać wyższość przeciwnika i zaliczył pierwszą przegraną bitwę na lądzie od 10 lat. Po 2 gramy straty francuskie mimo wygranej były już niewiele mniejsze od austriackich i zamykały się po około 40 000 ludzi. Wojna mocno zmieniła się od 1800 roku, gdy pod Marengo poległo około 1000 Francuzów. Po bitwie po 2 gramy francuscy dowódcy ogólnie mieli już nieco dość. Admirał Decreux wypalił nawet: cesarz jest szalony, kompletnie szalony. Wyśle nas wszystkich, żebyśmy skręcili kark, a wszystko skończy się przerażającą katastrofą. Z pewnością ta histeria była częściowo efektem śmierci marszałka Lannesa pod Aspern. Cesarz Napoleon też potrzebował oddechu. W ucieczce od wojennej rzeczywistości miała mu pomóc nowa żona, Austriaczka Maria Ludwika z dynastii habsbursko-lotaryńskiej. Sam Napoleon miał później nazwać ją kępą róż, przysłaniającą krawędź przepaści. Bardzo trafnie, a w tym czasie niedokończona kampania w Hiszpanii miała się mścić po raz kolejny. Obronie Portugalii przez Wellingtona przypatrywali się szczególnie rosyjscy generałowie i sam car Aleksander I. To w unikaniu wielkich bitew zauważono siłę tępienia ostrza francuskiej armii. Od 1809 roku przeciwnicy Napoleona rozumieli go coraz lepiej, gdy Napoleon raczej ciągle utwierdzał się w swoich przestarzałych osądach. Straty nie do uzupełnienia. Co pewnie jeszcze gorsze z perspektywy Francji, tak po 1809 roku ostatecznie w armii Napoleona topniały resztki rewolucyjnego i nacjonalistycznego zapału. Topniały po części w wyniku coraz brutalniejszej rotacji wśród francuskich żołnierzy, zaangażowanych w całej Europie do walk, ale też do tłumienia pomniejszych powstań i rozruchów. Kampanie prowadzone na coraz dalszych frontach niewiele miały już wspólnego z obroną granic Francji właściwej. Coś, co można by nazwać szczytowym okresem władzy Napoleona, tak naprawdę jest nieco iluzją, gdyż sami Francuzi w niewielkim stopniu uważali się za zwycięzców tej wojny. Francuzi nie dość, że odczuwali ciągle gospodarcze obciążenie wojną i blokadą morską, tak też odczuwali obciążenie demograficzne. Napoleon przed 1812 rokiem zachowywał się, jakby problem demografii nie istniał. Tymczasem ostatecznie między 1803 a 1815 rokiem miało zginąć około 900 000 francuskich żołnierzy. Procentowo pokolenie francuskich żołnierzy urodzonych w ostatniej dekadzie XVIII wieku miało ponieść większe straty niż adekwatne pokolenie w czasie I wojny światowej. Francja od 1808 roku po raz pierwszy miała krwawić w wojnie na wyniszczenie, jaką stała się wojna w Hiszpanii. Pomimo ogromnych trzymanych tam sił, sięgających w szczytowym momencie 400 000 ludzi, nigdy nie udało się Francuzom osiągnąć długotrwałej kontroli. Do 1814 roku na Półwyspie, miało zaś zginąć około 200 tysięcy Francuzów. Kiedy w 1811 roku Napoleon zbierał kolejnych rekrutów tak potrzebnych do prowadzenia nowej, rekordowo wielkiej kampanii, musiał przeprowadzić powszechną akcję policyjną wyłapywania dekowników. Wojna miała karmić wojnę, ale w 1811 roku Napoleon musiał już łyżką sięgać bardzo głęboko do francuskiego gara i wygrzebywać najgorsze skwarki. Wielka akcja werbunkowa została przeprowadzona w rekordowo brutalny sposób, ale zebrane w ten sposób siły trudno było też zamienić w liczącą się siłę wojskową. Wielu żołnierzy wyłapanych w 1811 roku miało tworzyć jednostki o najniższym potencjale bojowym. Coraz większe wyzwania w Europie i piętrzące się straty sprawiały, że niczym w Cesarstwie Rzymskim Napoleon musiał też bazować na coraz większej liczbie niefrancuskich żołnierzy. W 1805 roku armia Napoleona składała się w 15% z obcokrajowców, w 1809 roku w 28%, w 1812 roku w 48%, z czego Napoleon mógł polegać właściwie tylko na bitności polskich oddziałów i miał słusznie niskie mniemanie o kontyngencie niemieckich żołnierzy wysłanych przez Związek Reński. Same francuskie korpusy były zaś stępione licznymi, niesprawdzonymi uzupełnieniami. Historycy zauważają, że już o 2 gramy francuska piechota zaliczała ogólnie spadek jakości, gdy piechota przeciwników była przygotowywana coraz lepiej, m.in. dlatego, że potrafiono rozbudzić motywację i dumę narodową. Kiedy Napoleon ruszał na Rosję, tak na papierze dysponował największą armią w historii Europy. Ale paradoks jest taki, że nie była to najlepsza armia w historii Napoleona. Niedocenianie przeciwników. No właśnie, coraz mocniej do głosu dochodził austriacki, pruski, rosyjski, hiszpański, portugalski nacjonalizm, który dawał nową energię do odepchnięcia Francuzów. Prusacy po 1806 roku sami rozpoczęli powolny proces reformy armii, który efekty przyniesie późno, ale jednak wystarczająco wcześnie, by załapali się na zwycięstwo nad Napoleonem. Jeszcze jako oficjalnie państwo podporządkowane Francji w 1811 roku wzbudzało konsternację Napoleona, który zauważył szybki proces zbrojenia i modernizacji pruskiej armii i starał zdusić się ten proces w zarodku. Brytyjczycy w tym czasie zbierali kluczowe, ale też bardzo kosztowne doświadczenia, m.in. w bitwie pod Tallaverą w 1809 roku, gdzie obie strony poniosły ogromne straty. Tallavera jest dla nas o tyle ważna, bo ujawnia różnice priorytetów. Brytyjczycy uznali, że sam fakt cofnięcia się francuskich sił i zadanie im poważnych strat oznacza zwycięstwo, a dowodzący siłami brytyjskimi Arthur Wellesley miał być od tej pory znany jako wicehrabia Wellington, kilka lat później już jako książę Wellington. Choć kampania brytyjska w Hiszpanii nie prowadziła jeszcze do żadnych poważnych konsekwencji, tak może szokować to, jak wydarzenia na Półwyspie odbierane były przez samego Napoleona. Napoleon pogardliwie odnosił się do Wellingtona jako do generała Sipajów, a Hiszpanów nazywał nikczemnymi i tchórzliwymi. Ta niewiara w siłę, umiejętności i motywację przeciwników prowadziła na skróty do prostego wniosku, bo jeśli przeciwnik był słaby i tchórzliwy, tak Napoleona musieli zawodzić jego zaufani dowódcy. Ledwo w wojnie z Austrią wykazał się André Massena, za co otrzymał tytuł księcia Essling, tak jego kolejne zadanie zdobycia Portugalii miało być pułapką. Tak, do tej pory Francuzi znowu stracili Portugalię, ale to bardzo skomplikowane. Kiedy w 1811 roku Massena stracił miasto twierdzę Almeidę, tak został w małostkowy sposób zwolniony przez Napoleona. Informację miał otrzymać post factum w postaci gazety z artykułem o zmianie dowódcy. Po powrocie do Paryża Napoleon miał przywitać go takimi słowami: a więc książę Essling, nie jesteś już Masseną. Niezły pocisk. Massena nigdy więcej nie miał dowodzić armią w polu. Tym samym kampania hiszpańska wykraczała poza czysto militarne konsekwencje. Półwysep Iberyjski miał być czarną dziurą, która zasysała też talenty dowódców i zaufanie Napoleona do swoich podwładnych. W 1809 roku stracił w wojnie z Austrią Lannesa, w 1811 w pewnym sensie Massenę. Ławka utalentowanych dowódców w rezerwie nie była wcale tak długa, a armia, którą mieli dowodzić, ogromna. Rosnąca skala wojen oraz coraz mocniejsze obciążenie administracyjne wpływały też na sposób dowodzenia Napoleona. Ucieczka przed Hiszpanią. Wróćmy znowu na Półwysep Iberyjski. To tam w 1808 roku pod Bailen Francuzi ponieśli bardzo poważną porażkę z rąk Hiszpanów. W nieprzyjaznym terenie, kraju właściwie ogarniętym powstaniem antyfrancuskim, z Brytyjczykami gotowymi do walki i Portugalczykami rozjuszonymi inwazją z 1807 roku. sprawa była bardzo skomplikowana. Napoleon osobiście interweniował w Hiszpanii na przełomie 1808 i 1809 roku, ale z czasem front iberyjski wydawał się być coraz trudniejszy, bo wymagał nie tylko pokonania wrogich armii, ale też uspokojenia nastrojów ludności. Wojna partyzancka szarpała za się francuską okupacją i Napoleon nawet po kolejnym pokonaniu Austrii nie wrócił już nigdy do Hiszpanii. Historyk Andrew Roberts zgadza się z opiniami współczesnych Napoleonowi, którzy uważali, że Napoleon po prostu nie chciał ryzykować swojego autorytetu na odległym i niewdzięcznym froncie. Jeśli tak, to niewiara w sukces na Półwyspie Iberyjskim musi stanowić jeden z najpoważniejszych błędów napoleońskiej Francji w ogóle. Słowami historyka. Widząc to wszystko wyraźnie, choć nie mogąc się wycofać ze względów dumy i prestiżu, Napoleon po prostu zdystansował się od kampanii, podobnie jak to miało miejsce w przypadku stłumienia buntów w Andei w 1795 roku i Egipcie w 1798. To marszałkowie mieli wziąć na siebie winę za wojnę, której w zasadzie nie da się wygrać. Nieumiejętność zakończenia wojny w Hiszpanii miała oczywiście bardzo poważne konsekwencje i nie tylko były to konsekwencje militarne. Napoleon oczywiście śledził uważnie dalsze działania na Półwyspie Iberyjskim i to w reakcjach Napoleona możemy dopatrywać się kolejnych głębszych przyczyn porażek. Z jednej strony nie chciał być personalnie wiązany z uporczywym frontem, z drugiej męczył swoich marszałków szczegółowymi instrukcjami postępowania, nieraz spóźnionymi o kilka tygodni względem prawdziwej sytuacji na froncie. Nie trudno tutaj do porównania z Hitlerem przesuwającym po mapach iluzorycznymi dywizjami. Słowami Robertsa. W pewnym momencie Napoleon z zagranicy próbował dowodzić 7 oddzielnymi siłami francuskimi w Hiszpanii, a poszczególni dowódcy nie potrafili zsynchronizować swoich działań. Napoleon największe swoje zwycięstwa odnosił, kiedy rozumiał perfekcyjnie geografię regionu, na przykład przeprawiając się przez Alpy w czasie kampanii 1800 roku. Nie rozumiał jednak peryferiów Europy, co udowodnił właśnie dowodząc z daleka działaniami w Hiszpanii. Jeszcze w 1807 roku skazał wojska Junota na marsz przez pustkowia, marsz, w którym padła połowa koni armii. Napoleon miał coraz bardziej wierzyć w mapy, a mniej w raporty swoich dowódców. Zakładał, że wojsko wyżywi się nawet na pustyni. Problem oczywiście w tym, że interior Półwyspu Iberyjskiego faktycznie różnił się znacznie od terenów, na których do tej pory prowadzono kampanię. Kiedy armia Napoleona nie mogła wyżywić się kosztem ludności cywilnej, tak ponosiła liczne i niepotrzebne straty. Nie znał też realiów Europy Wschodniej. Kiedy prowadził kampanię zimową na terenie Polski, tak po raz pierwszy spotkał się z poważnym upadkiem morale swoich żołnierzy. O tym więcej w materiale o błocie. Historycy spierają się, na ile doświadczenia takich przepraw jak ta przez Alpy mogły upewniać Napoleona, że siłą woli da się pokonać przeszkody geograficzne. Zarówno Hiszpania, jak i Europa na wschód od Wisły odbiegała jednak od w miarę bogatych terenów północnych Włoch, Prus czy Austrii. Geografia Hiszpanii utrudniała domknięcie kampanii błyskotliwymi zwycięstwami, a ułatwiała szarpanie wielkich sił działaniami partyzanckimi. Rosja wręcz odwrotnie. Na mapie mogła kusić zielenią, gdy faktycznie była pustkowiem, tylko innego rodzaju. Nie trudno zauważyć, że między 1810 a 12 rokiem Napoleon zaczynał żyć złudzeniami. Kiedy wpatrywał się w dwuwymiarową mapę, tak nie podnosił głowy, żeby nie zobaczyć problemu, który go otaczał. Jego imperium, choć pozornie potężne, kruszyło się u samych podstaw. Desperackie zdobycze. Wedle Wellingtona to w 1810 roku Napoleon popełnił największy błąd. W pewnym liście pisał o porażce dotychczasowej polityki zagranicznej Napoleona, która miała na celu niebezpośrednie wpływanie na monarchie buforowe. Tymczasem między 1810 a 12 rokiem Francja desperacko powiększała swoje terytorium, m.in. o Holandię, Belgię, prowincje niemieckie nad Morzem Północnym, część Włoch, a później nawet Katalonię. W innych warunkach te nabytki terytorialne nawet w dłuższej perspektywie byłyby trudne do utrzymania. W krótszej perspektywie stawały się znowu źródłem wielu konfliktów. Te nabytki były też znamienne dla upadku koncepcji wielkiej dynastii Bonaparte. W 1806 roku królem Holandii uczynił przecież swojego brata Ludwika. Ludwik jednak mocno zaangażował się w sprawy holenderskie i sprawy królestwa potraktował po królewsku, odmawiając żądaniom swojego brata m.in. oddania Francji pełnej kontroli nad holenderskim wojskiem, a także jawnie łupieszczym pomysłom fiskalnym. Napoleon na brata zrzucał też winę, że Holandia pozostaje w ożywionych stosunkach handlowych z Wielką Brytanią. W tym samym czasie Napoleon ostatecznie miał dość niemocy swojego brata Józefa, w sumie fikcyjnego monarchy Królestwa Hiszpanii. Klęska tej polityki prowadziła w oczach Napoleona do konieczności zajęcia tych kluczowych regionów. I tak mapa Wielkiego Imperium wygląda potężnie. A jednak w tej wielkości kryła się słabość. Oddajmy głos historykowi. Wielkie Imperium wyglądało imponująco, ale w rzeczywistości zrodziło się z irytacji, rozczarowania, a ostatecznie ze słabości. Jego geografia była naprawdę świadectwem potęgi brytyjskiej. Potęgi, która dla Napoleona była tym bardziej irytująca, że działała zarówno pośrednio, gospodarczo i finansowo, jak i siłą floty. No właśnie, a prawda była też taka, że zagarnianie nowych terytoriów wynikało z rosnących problemów finansowych Francji. Francja w czasie krótkich i zwycięskich wojen skutecznie przerzucała własne koszty na pokonanych przeciwników. Tymczasem teraz Francja stopniowo traciła kolejne kolonie zamorskie. Koszty utrzymania nowej cesarskiej administracji były horrendalne, potrzeby armii monstrualne. W sytuacji, w której wojna nie mogła wyżywić się sama, napoleońskie imperium po raz pierwszy stawało przed tak poważnym wyzwaniem. Bezpośrednia kontrola nad podbitymi terytoriami ułatwiała oczywiście też właściwą walkę z Wielką Brytanią, polegającą na zduszeniu zamorskiego handlu. Ale to też nie mogło się udać i przyjaźń Aleksandra I i Napoleona przede wszystkim wygasła z powodów gospodarczych. Aleksander I wewnętrznie tylko tracił na sojuszu z Napoleonem, a Rosja, kraj w dużej mierze opierający się na eksporcie surowców i żywności, nie mógł przetrwać długoletniego kryzysu wywołanego blokadą. Wiele mówi też fakt, że kiedy Napoleon robił coraz więcej wyjątków dla francuskiego i hiszpańskiego handlu z Wielką Brytanią, tak oczekiwał od Rosji trzymania się zasad systemu kontynentalnego. Aleksander I logicznie wykalkulował, że ryzyko upadku Rosji w wyniku upadku gospodarki jest większe niż ryzyko upadku Rosji w wyniku wojny z Napoleonem. W tym czasie Napoleon oczekiwał, że sojusznik weźmie na siebie gospodarczy ciężar pokonania Wielkiej Brytanii. Dość naiwne. W grudniu 1810 roku system kontynentalny faktycznie upadł. Rosja wróciła do handlu z Brytyjczykami. Atak na Rosję. Sytuacja Francji w 1811 roku była już właściwie kuriozalna. Można wręcz powiedzieć, że Napoleon znajdował się w pułapce i starał się znaleźć jakiekolwiek wyjście z tej pułapki. Niechęć do kompromisów dyplomatycznych prowadziła do rozszerzenia strefy wpływów francuskich na tereny kompletnie obce. Odległości między frontami były coraz większe. Armia może rekordowo liczna, ale też jakościowo znacznie gorsza niż w najlepszych latach Napoleona. Kampania w Hiszpanii po raz pierwszy oznaczała konflikt lądowy, z którego Napoleon nie widział wyjścia. Uwadze Napoleona nie mogły ujść też fakty, że bez definitywnego końca wojny, przede wszystkim z Wielką Brytanią, sytuacja gospodarcza kontynentu mogła prowadzić tylko do wielkiego kryzysu. Trudno wyobrazić sobie nam Europę w takim 1811 roku, umęczoną kampaniami wojennymi, zmianami terytorialnymi, powstaniami narodowymi i jeszcze ponoszącą straty w eksporcie. Profesor François Crouzet w swoim kapitalnym artykule Wojny, blokady i zmiany gospodarcze w Europie 1792-1815 zwracał uwagę, że ochrona przemysłu kontynentalnego w czasach napoleońskich na dłuższą metę mogła mieć pozytywne skutki, ale w kombinacji arbitralnych zmian granic i nieustannego politycznego wrzenia lokalne gospodarki potrafiły z dnia na dzień być odcinane od kluczowych lokalnych, a nie tylko zamorskich rynków. Kiedy Napoleon ruszał na Rosję, tak naprawdę starał się wszystkie te problemy rozwiązać za jednym zamachem, a więc atak na Rosję był wyrazem desperacji. Pokonanie Rosji mogło oznaczać, ale nie musiało, sprowadzenia Wielkiej Brytanii na pokojową ścieżkę. Zwycięstwo mogło oznaczać utwardzenie w dużej mierze fikcyjnych sojuszy, np. z Austrią. Napoleon, ruszając na Moskwę, nie tylko spieszył się przed zimą, ale też przed wewnętrznymi tarciami w jego imperium. Rozwój francuskiego przemysłu wyhamował w 1810 roku, a miało to być ledwie preludium przed krachem 1813 roku. I tak opisany dzisiaj okres największej politycznej potęgi Napoleona może być bardzo mylący. Tak naprawdę właśnie w tym czasie możemy znaleźć źródło przyszłego upadku. Napoleon mącił wodę tak, że zebrała się ona w tsunami. Tsunami, które zmyje Napoleona z mapy Europy. Chociaż nie zmyje wszystkich jego dokonań, ale to jest temat na kompletnie inny odcinek, który nigdy nie powstanie.